Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Dołącz do kapitałów, którymi zarządzam. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam! Witam dzisiaj o poranku. Na co patrzeć na początku nowego miesiąca? To jest temat przewodni tego wpisu. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te wszystkie materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Na co patrzeć na początku nowego miesiąca? Wczoraj zakończyliśmy luty, dzisiaj rozpoczynamy nowy miesiąc i za każdym razem, kiedy rozpoczynamy nowy miesiąc, rynek dyskontuje ważne dane makroekonomiczne. W nocy poznaliśmy wskaźniki PMI dla Chin. Były one ciut lepsze niż zakładały prognozy i to sprzyja temu, żeby tendencje wzrostowe miały miejsce na początku sesji europejskiej, natomiast podczas sesji europejskiej, amerykańskiej rynek będzie dyskontował wskaźniki PMI. Wskaźniki PMI dla części krajów będą to świeże informacje, dla części będą to już weryfikacje informacji, które poznaliśmy kilka dni temu, natomiast na początku nowego miesiąca najciekawsze informacje właśnie płyną ze wskaźników PMI, ponieważ jeżeli te wskaźniki PMI będą lepsze niż zakładały prognozy, będą lepsze niż odczyty sprzed miesiąca, będzie to oznaczało, że wchodzimy w kolejną fazę ożywienia gospodarczego i giełdy papierów wartościowych, zwłaszcza rynek ryzyka, będzie miał potencjał do tego, żeby to dodatkowo dyskontować. Przypominam, dla Polski wskaźnik PMI dla sektora przemysłowego będzie opublikowany o godzinie 9. Wskaźnik dla Polski ma wynieść 47 punktów za luty i każdy odczyt lepszy niż zakładał konsensus rynkowy będzie odczytany jako paliwo, jako zachęta do tego, żeby warszawskie akcje bardzo mocno poszły w górę. Natomiast oczywiście każdy słabszy odczyt powinien być takim sygnałem i elementem zwiększającym prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych, przyspieszenia obniżek stóp procentowych w Polsce, więc moim zdaniem bez względu na to, jakie te dane będą, będą one zinterpretowane korzystnie dla popytu na ryzyko. No i później będziemy poznawać wskaźniki PMI dla poszczególnych innych gospodarek na świecie, aż o godzinie 16 poznamy wskaźnik ISM dla sektora przemysłowego dla Stanów Zjednoczonych. I jak tutaj widzicie w tle na tym wykresie, który od czasu do czasu pokazuje, bardzo istotne jest to właśnie, jaki jest trend wskaźnika. Jeżeli jest on dodatni, wskazuje na ożywienie, to na giełdach papierów wartościowych na świecie spółki cykliczne są bardziej kupowane niż spółki defensywne, a to oznacza, że inwestorzy wierzą w ożywienie gospodarcze, że ożywienie przełoży się to na lepsze zyski przedsiębiorstw w kolejnych kwartałach, dlatego też im będą te dane lepsze, tym bardziej indeksy giełdowe powinny rosnąć. A teraz, jak przypominam, giełda papierów wartościowych dyskontuje fazę cyklu gospodarczego, ożywienie w początkowej fazie trwającej dezinflacji. To jest ulubiony czas do inwestowania na rynkach akcyjnych przez inwestorów, dlatego nie dziwmy się, że mamy tak dynamiczne fale wzrostowe, że każda korekta jest płytka na giełdach papierów wartościowych i jest momentalnie wykorzystywana przez inwestorów do kupowania akcji, do akumulowania dodatkowego zakupu papierów i w tych wszystkich instrumentów związanych z ryzykiem. Tak wygląda sytuacja, więc na początku każdego kolejnego miesiąca patrzmy właśnie na wskaźniki PMI, one nam bardzo wiele powiedzą. Wczoraj mieliśmy do czynienia z dyskontowaniem wskaźników dotyczących inflacji, ulubionej miary inflacji Fedu. Najnowsze informacje i prognozy sygnalizują, że prawdopodobnie aż do czerwca inflacja PCE będzie spadać w Stanach Zjednoczonych. Jest potencjał nawet do tego, żeby core inflacja systematycznie z miesiąca na miesiąc spadała, a w czerwcu, żeby osiągnęła poziom 2,5%. Co powinno zwiększyć prawdopodobieństwo, że właśnie w czerwcu będzie pierwsza obniżka stóp procentowych, bo ponieważ wczorajsze dane w taki sposób należy interpretować i faktycznie rentowności amerykańskich obligacji spadły po wczorajszych danych, zwiększyło się prawdopodobieństwo, że czerwiec będzie momentem pierwszej obniżki stóp procentowych i teoretycznie oczywiście dane powinny sprzyjać osłabieniu amerykańskiego dolara, o czym za chwilę powiemy. Natomiast gwiazdą teraz spekulacji jest Bitcoin. Jak widzimy tutaj na wykresie, jesteśmy już bardzo, bardzo blisko przetestowania maksimów wszechczasów. Przy takiej dynamice wzrostu powinniśmy testować maksima wszechczasów już na początku marca. Przypominam, w kwietniu mamy halving
jest to sytuacja, która dopiero w historii dynamizowała tendencję wzrostową. Ewidentnie teraz rynek chce wyprzedzić to zachowanie i gdzie dalej Bitcoin sięgnie, przypominam, według mnie, gdyby posiłkować się analizą długości poszczególnych wcześniejszych fal, korygując je o każdy kolejny halving, wychodzi, że strefa 75-85 tysięcy dolarów to jest miejsce wyznaczane przez analizę statystyczną jako potencjalne ważne do obserwacji. Widzimy, jak na spotowym Bitcoinie bardzo silnie rośnie obrót. Mamy także silny wzrost obrotów na ETF-ach związanych z Bitcoinem. To jest też bardzo istotne, dlatego też na początku nowego miesiąca będziemy patrzeć, co się tutaj dalej dzieje na tym Bitcoinie, na tej najbardziej popularnej kryptowalucie, ponieważ jest to teraz król spekulacji. Amerykańskie rentowności obligacji zaczęły lekko spadać, natomiast jeżeli rozpatrujemy ceny, to warto patrzeć, czy jesteśmy nad, czy pod poziomem 110. Każde utrzymywanie powyżej zachęca jednak do dalszych wzrostów cen, czyli spadków rentowności, a to sprzyja popytowi na ryzyko. Natomiast euro-dolar powinien się utrzymać nad poziomem 1,08, żeby myśleć realnie cały czas o osłabieniu amerykańskiej waluty. Natomiast po wczorajszych danych amerykański dolar się bardzo dziwnie zachowywał, ponieważ powinien tracić na wartości, a jesteśmy po prostu na poziomach, które obserwowaliśmy przed danymi makroekonomicznymi. Na rynku walutowym patrzmy na jena, gdzie zaczynamy zbliżać się do oporów w okolicach 152. Pary z jenem mają potencjał do tego, żeby dyskontować potencjalne interwencje, które były wczoraj zasugerowane przez jednego z członków Banku Japonii. Czy będą? Zobaczymy. Natomiast teraz, kiedy trwa hossa na giełdach, jen jest wykorzystywany jako waluta finansująca strategię carry trade, więc nie dziwmy się, że mamy takie silne wzrosty par związanych z jenem. Indeksy giełdowe wczoraj zakończyły miesiąc w taki sposób, że mają potencjał do dyskontowania kolejnych dobrych informacji z gospodarki, a jak pokazuje statystyka, jeszcze raz ją przypominam, jeżeli 4 wcześniejsze miesiące, listopad, grudzień, styczeń i luty były wzrostowe, to jest jeszcze prawie 75% prawdopodobieństwa, że cały rok, który przed nami, czyli kolejne 10 miesięcy, przyniesie dalsze wzrosty w okolicach 10-15%. Jeżeli będzie sytuacja sprzyjająca, to nawet więcej, a to by dawało potencjał jeszcze w okolice wzrostu w okolice 5600-5700 punktów, jaką miejsca, gdzie swobodnie rynek może dojść na fali dyskontowania procesów, które w ujęciu ostatnich 70 lat miały miejsce, więc analiza statystyczna bardzo sprzyja kontynuacji wzrostów. Przypominam tą statystykę. Giełda w Japonii, indeks Nikkei, zbliża się do poziomu 40 tysięcy punktów. Atakujemy i testujemy maksima z 1989 roku, więc hossa po prostu trwa dalej. Mamy także przyspieszenie tendencji wzrostowej w Niemczech. To jest pochodna tego, co się dzieje na eurodolarze. Jak widzimy, w ostatnim czasie bardzo wyraźnie zmniejszyły się wyceny europejskich akcji, więc europejskie akcje są i mają cały czas potencjał kontynuacji tendencji wzrostowej. Cena złota czeka na to, co się wydarzy na eurodolarze oraz na rentownościach amerykańskich obligacji. Jeżeli eurodolar zacznie rosnąć, a rentowności będą spadać, to cena złota powinna zaatakować maksima wszechczasów z dużym prawdopodobieństwem, że zostaną one złamane. I na rynku surowcowym warto także patrzeć na węglowodory, zwłaszcza na cenę gazu, która atakuje wieloletnie minima. Jeżeli okolice 1,45 zostaną pokonane, otworzy je przestrzeń do spadku w okolice 1 dolara, czyli do minimów, które były w latach 90. utworzone. I na koniec polskie aktywa. Zobaczmy, co się dzieje na polskim złotym, który jest generalnie kupowany. Przypominam, na eurozłotym kluczowy poziom na cały marzec i na kolejne miesiące, kolejne tygodnie to są poziomy okolic 4,25, gdzie mamy 13-letnią linię trendu wzrostowego. Analogicznie na parze dolar do złotego to są okolice 3,88-3,90, które zostały już w grudniu przetestowane, więc cały marzec na parze dolar do złotego mamy wyznaczone bardzo istotne, długoterminowe poziomy, które gdyby zostały pokonane, otwierają perspektywę do aprecjacji wszystkich innych klas polskich aktywów.
zwłaszcza oczywiście na rynek akcyjny. Polskie obligacje kontynuują hossę, a indeks WIG 20 złamał 13-letnią linię trendu spadkowego, otwiera sobie przestrzeń do penetracji całej strefy oporów 2400-2600. Jeżeli wskaźniki PMI, jeżeli perspektywa obniżek stóp procentowych oraz oczywiście koniunktura na świecie będzie zachowana, a zwłaszcza gdyby euro-dolar szedł w górę w marcu, to będzie to wielka zachęta do tego, żebyśmy tworzyli nowe maksima hossy. Jeżeli do tego dodamy informacje z Polski, które już poznaliśmy o zatwierdzonym KPO, jeżeli dostaniemy informacje o możliwej redukcji podatku Belki, to są czynniki, które bardzo silnie zwiększają prawdopodobieństwo dalszych wzrostów, a jeżeli do tego dodamy, że wciąż na tych poziomach polskie akcje są niezwykle atrakcyjne, są niedowartościowane względem swoich odpowiedników na świecie oraz oczywiście historycznie, to potencjał na dalsze wzrosty, tak pod względem technicznym, jak i przede wszystkim fundamentalnym, jest duży, więc ja spodziewam się, że marzec będzie dobrym okresem do inwestowania na rynku polskich akcji. Spodziewam się więc dalszej presji na rzecz ryzyka i dalszej presji na rzecz ryzyka nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć!